Pogodne niebo w Manchesterze, a my na Old Trafford czekamy na świetnie zapowiadające się spotkanie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Mecze rozgrywane w nowy rok często pokazują, kto lepiej bawił się w Sylwestra. Manchester United zmierzy się z Bournemouth. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Manchester United wciąż pozostaje w ścisłej czołówce największych klubów świata. Ciągle trzeba go zaliczać do wagi super ciężkiej, nawet jeśli czasami wyniki sportowe nie idą w parze ze statusem. Klub ma szczególną światową pozycję. Koszulki czerwonych diabłów są wszędzie, na bazarach Dalekiego Wschodu, w afrykańskich wioskach czy na ulicach Nowego Jorku. Globalna marka. Możemy teraz zobaczyć 11 Manchester United. W bramce David De Gea, Casemiro oraz Bruno Fernandes zagrają na środku linii pomocy. W linii ataku Marcus Rashford. Znamy już 11 Bournemouth. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. No to zaczęło się. Rafael Varane, ależ klasa w obronie. Był faul, ale sędzia nie gwiżdże. United nadal przy piłce. Ależ go ograł teraz. Gol! A więc nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. A w pobliżu bramki piłka trafia do Jadona Sancho, który z tak bliskiej odległości nie ma zwyczaju podłować. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Za chwilę wznowią z autu. Dane wejście, traci piłkę. Jedne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ale to by było tyle. Koniec akcji. United na skrzydle. Czy wykorzystają wolną przestrzeń? Czy trafi do siatki? Ależ wygarnął teraz piłkę spod nóg rywala. Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. Christie. Złe podanie. Lerma.
Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Rzut rożny. To jest szansa na wyrównującą bramkę. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. Szkoda, to podanie było naprawdę złe. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Z dużą pewnością to blokował. Próba pressingu. Co zrobi? Ależ bomba! Ale koniec końców. Strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie to bramkarz. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Podanie znajduje Bruno Fernandesa. Zespół gości zdecydowanie częściej jest przy piłce. Tyle, że z tego niewiele wynika, bo wynik meczu pozostaje niekorzystny. Piłka przyklejona do nogi to nie to samo, co piłka w siatce. Ale też trudno coś ugrać, kiedy nie ma się piłki. Uwaga, groźnie! Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca, a zanosiło się na to, że będzie groźnie. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Zbiega do środka. Jest coraz bliżej bramki. Spokojna interwencja De Gea. No i rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwszą połowę spotkania na Old Trafford. Pierwszy. Manchester United strzelił w pierwszej odsłonie meczu jednego gola więcej. Ale czy to wystarczy do zwycięstwa? Rashford chyba to wykorzysta. Teraz ratuje przed stratą gola. Znowu mają piłkę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Smith. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Niedokładne teraz podanie. I teraz traci piłkę Casemiro. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Podanie i piłkę ma Jadon Sancho. Rusza teraz pod bramkę ze skrzydła. Rashford! I udana interwencja. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Eriksen głęboko w szesnastkę rywala. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Błąd. Strata piłki. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią?
tracą piłkę. I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. Nici z tego kontrataku, tracą piłkę. Christie. Fredericks. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Hook. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Piłkę przechwytują rywale. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Eriksen oddaje piłkę rywalom. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. I taka zła próba wyrównania, tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę, to pochwalam. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Gospodarze prowadzą jednym golem, ale ich fani chcieliby, żeby ten mecz już się skończył. Na trybunach doping miesza się z niepokojem. Do końca niewiele czasu, jeden prosty błąd i może być remis. Czy zdołają dowieść wynik? Wysoko założony pressing, opłacił się. Odzyskują teraz piłkę. Ryan Frederick. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów. Warto docenić takie zwycięstwo.